Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 17 października. Nauczyciele i pracownicy szkół ponadgimnazjalnych spotkali się w zespole placówek w Łukowie. Pierwsza część uroczystości poświęcona była 56-leciu istnienia Szkoły Specjalnej w Łukowie oraz 10-leciu działania zespołu w nowym budynku. Opracowaliśmy program jubileuszu i chcieliśmy pokazać, jak zmieniły się warunki nauczania, wychowania, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w poprzednim budynku szkolnym i w tym. W budynku, w którym mamy mnóstwo gabinetów terapeutycznych, mamy specjalistów, są zupełnie inne warunki prowadzenia właśnie terapii, udzielania wsparcia tym, którzy najbardziej potrzebują tego wsparcia. Chcieliśmy pokazać władzom, że podziękować jednocześnie, że warto za to, że wybudowali budynek i wskazać, że warto jednak inwestować w dzieci niepełnosprawne, które w dużej części się usamodzielniają dzięki pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czują się lepiej, pewniej, są doceniane, mogą kiedyś pracować i nie korzystać na przykład z rent tak zwanych socjalnych. Liczymy na to, że część naszej młodzieży w tych warunkach komfortowych wręcz, właśnie będzie mogła się usamodzielnić w przyszłości. Zespół placówek tworzą dziś specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, na który składają się szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa i szkoła przysposabiająca do zawodu oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. Działa też internat. Historię szkoły przedstawiono w prezentacji, na której najlepiej było widać, jak zmieniało się szkolnictwo specjalne na przestrzeni 50 lat. Druga część spotkania poświęcona była obchodom Dnia Edukacji Narodowej. Nauczyciele i dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych otrzymali nagrody starosty. 13 nauczycieli otrzymało awanse zawodowe. Odbyło się również rozstrzygnięcie rywalizacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych, w której najlepsze okazało się pierwsze LO imienia Tadeusza Kościuszki w Łukowie. Ja życzę całej naszej oświatowej społeczności trzymania dobrego kursu, bowiem, jak mówiliśmy wcześniej, nasza oświata przeżywa wiele ważnych osiągnięć, sukcesów. Czasami u siebie, gdy oceniamy, analizujemy, nie dostrzegamy tego, a dopiero w zestawieniu z innymi powiatami czy z innymi regionami jesteśmy w stanie zobaczyć, docenić, jak wszystko wygląda. No, drugie miejsce w województwie, jeżeli chodzi o średnią maturę w liceach i technikach, to osiągnięcie szczególne, a jeżeli chodzi o licea pierwsze, pokonanie przecież takiej potęgi jak Lublin o czymś świadczy. Niech wszystko to, co jest dobre, będzie utrzymane, wzmocnione, a przecież słabości też występują, w większości o nich wiemy, będą spokojnie, lecz skutecznie likwidowane. No i życzę, żeby praca w szkole, ale też dla uczniów uczenie się w naszych szkołach dawało jak najwięcej satysfakcji, jak najwięcej radości, dobrych przeżyć. Tego, żeby i nauczyciele, i uczniowie chcieli do swojego domu, drugiego domu, chętnie przychodzić i w nim przebywać. Całość uroczystości uświetniły wspólne występy uczniów zespołu placówek oraz zespołu szkół numer 3. Szukaj drogi jasny dzień,
do nicy, co tu co lek, nie prowadzi.